O mój Boże! Nie! Nie! Alleluja! No i mapa zasadnicza. I wanna be the guy. Dla mnie, wy tego nie wiecie, wy na YouTubie tego nie wiecie, ale to jest moje drugie podejście do I Wanna Be The Guy. Drugie, bo za pierwszym razem poddałem się już na pierwszym ekranie. Zobaczymy, czy moje podkręcone zdolności pozwolą mi ten level ukończyć. Ale jeśli nie pozwolą, to pewnie nigdy go nie zobaczycie. Więc liczę na to, że to widzicie i liczę na to, że zobaczycie zakończenie. Let's go! Jezus, ja już mam te z Wietnamu, jak to się mówi. Przecież to jest dla mnie tak traumatyczny poziom. Pierwszy, z którym sobie nie poradziłem. Jest. Te cholerne, precyzyjne skoki z tymi jeszcze bardziej cholernymi kolcami. Spokojnie, ja będę na początku umierał, bo staram się też wyczaić, jak najłatwiej to robić. Bo mógłbym próbować to robić od razu precyzyjnie, ale chciałbym to zrobić dobrze. Nie wiem, dlaczego Matthew masz taką potrzebę, żeby mnie zmęczyć dzisiaj, ale... Ale szanuję, że wykorzystujesz swoje punkty, żeby robić takie rzeczy, jak masz taką ochotę. Rozumiem, że nie każdy z moich widzów musi mnie lubić. Słyszałem, że na Twitchu dużo osób wchodzi, żeby się wyżyć, bo jest to bardzo agresywne środowisko, więc spoko, spoko. Bawmy się dobrze. Matthew, ja nic nie mówię o żadnym przechodzeniu. Ja zagram w ten level i będę w niego grał i będę starał się go przejść, ale jak się wkurzę, to z niego wyjdę. To nie jest tak, że kupiłeś sobie rację do tego, żebym ja to przeszedł. I ja wiem, Pawciu, że tobie pewnie to niewiele zajęło, ale ty lubisz takie mapy, które wykorzystują tylko podstawowe mechaniki, a ja wolę właśnie konieczność nauczenia się nowej. Bo nie jestem jakimś ekspertem w tych podstawowych mechanikach. Te levele, które są na podstawowych mechanikach zbudowane, są zawsze oceniane trochę niżej niż te z nowymi mechanikami. A to moim zdaniem są zaniżone, a to dlatego właśnie, że ludzie się nie lubią uczyć nowych mechanik i dużo łatwiej im idzie wykorzystywanie starych. Ja to bym przede wszystkim chciał, żeby tutaj były lepiej wyrysowane hitboxy. Bo wy to już je widzicie tak intuicyjnie, nie? Jakby one są mniejsze niż faktycznie wyglądają, nie? No weźcie już, idźcie do tego checkpointa, bo nie mogę na was patrzeć. Ja się nawet cieszę dzisiaj, wiecie dlaczego? Bo... Ja jednocześnie, jak dla was streamuję, szczególnie Geometry Dasha, to myślę też o widzach na YouTubie. A w sensie, mam na myśli tutaj to, że mam jakiś harmonogram, w sensie chcę wrzucać te odcinki. I fajnie, żebym miał wystarczająco materiału, żeby te odcinki stworzyć, nie? A tak się przypadkowo składa, że wczoraj ograliśmy tyle map, że będę prawdopodobnie w stanie stworzyć z tego odcinki na resztę tygodnia, więc... Dzisiaj mogę się męczyć cały dzień z jedną mapą. Dobra, gdzie mam skoczyć? Pewnie mam wylądować obok tego małego kolca. Gdzie mam teraz skoczyć? Czy ktoś mi powie dokładnie, w których miejscach mam lądować? To będzie trudne. A, nie zatrzymałem się! Teraz tu na boczny. Bo teraz jestem za nisko. Muszę skoczyć na ten... Muszę skoczyć na ten po lewej, nie? I nie dolecę do checkpointa, zginę. Nie ma tu, nie sięgnę. Ale w sensie... Mam checkpoint! Pierwszy raz mam checkpoint! Czuję, że się nauczyłem trochę bardziej tej gry, bo to... No... No jest, mam checkpoint! Nie miałem wcześniej checkpointa. Ależ to! O, sorry. Ale jestem happy. Ej, ja chcę, I wanna be the guy. I wanna be the guy. I will be the guy. Ja czuję moc. Ja zostanę dzisiaj tym gościem. A jakbyście się zastanawiali, dlaczego nie możecie proponować mi map, to dlatego, że Matthew kazał mi grać w to. Meziu kazał mi grać w to. Naprawdę się nie przyzwyczaję. Nie wiem dlaczego, ale nie mogę. Jak dla mnie, ja mogę siedzieć tutaj 3 godziny tego streama i grać tylko w tę mapę. W sumie z tego co wiem, to jak ludzie na streamach przechodzą klasiki, to czasem spędzają cały stream na jednej mapie, nie?
Co prawda to wtedy nie są insane demony, tylko bardziej pewnie ekstremy same, ale... No, dlaczego mi wybuchłeś na twarzy? Pierwszy raz żałuję, że nie wyłączyłem efektu wybuchów. Powinienem wyłączyć. Jest! Jestem tu, dobra. Co teraz? Rozumiem, że muszę zrobić jakby rondo tu w lewo, spaść tam, zrobić te skoki, a potem ten skoki. No dobra. Tutaj muszę podskoczyć, czy nie? Chyba nie. Oj! Oj, to był hit, podobało mi się. Proszę cię. No. O, jestem tu. Dobra, i rozumiem, że teraz muszę spaść na prawo i jednocześnie się nie zabić o ten górny kolec. Dobra. Dobra. Okej. Teraz muszę wylądować obok tego kolca. Dobra. Yes! Yes! Tak jest! Dobrze! Dobrze! Jest drugie pomieszczenie! Ale to zrobiłem za pierwszym razem! Ej, wody się muszę napić! Chyba sobie zaraz lodu wrzucę do tej wody, bo za gorąco. Oh, fuck. Dobra, co dalej? Ej, jak ty szybko w ogóle tam dotarłeś? Muszę wybrać, to jest po prostu trzymaj w prawo i wciśnij skok w odpowiednim momencie. Po prostu muszę wyczuć moment. Dobra. 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 O nie, dobra. Ale to nie jest trudny fragment. Ten fragment nie jest trudny. Dobra, ten checkpoint zrobiony. A, podło. To jest trudny skok, bo... Okej. Dobra. Teraz tak, czy dam radę dolecieć aż do tego małego? Pewnie nie, co? Dobra. Ojojoj, za bardzo. Znaczy za mało właściwie. Nie doskoczyłem. Nie lubię tego skoku. Dobra. 35 minut? Dobry czas! To są długie levele. Bęk! Drugie pomieszczenie i do widzenia! Do widzenia! Lecimy dalej. Ojej, co tu się dzieje? Bardzo niefajnie świecą te rzeczy. O matko. Co? Aha. Aha. Ej, ale naprawdę, mam mega satysfakcję, że udaje mi się robić te rzeczy. O, siema Kumax! Także dzięki Matthew, Meziu, w pewien sposób. Nie wiem, czy robiłeś to faktycznie na złość, czy nie. Ale miałem w głowie, żeby ten level jeszcze zagrać, bo bardzo chciałem go wbić po tym, jak zrezygnowałem. Po prostu grając tutaj widzę ten progres, który zrobiłem, że nawet jeśli często umieram, tak, to jednak przechodzę te kolejne poziomy. I nie chodzi tu o progres cierpliwości, tylko o progres też skilla. To jest spoko, że potrafię teraz robić te skoki. Wiem, jak je robić, bo już je wcześniej robiłem na niejednej mapie. Pamiętasz, co ginąłeś często przy tym oku z mózgiem? Tak, ale ja już umiem zrobić oko z mózgiem szybko. To akurat się nauczyłem.
Wielokrotnie już to przechodziłem, bo ze znajomymi grałem, jak przychodzili do mnie na chałupę. Oż nie! Tam był już checkpoint, to był ostatni skok. Dobra, Pawciu, lecisz pierwszy. Yes! Haha! Git! Udało się! I pyk! Ale szybko zrobiłeś faktycznie ten fragment. Ojej. O Jezus. Ale sadystyczne to jest. To jest takie... Słuchaj. Powinieneś się do tego momentu już nauczyć skakać blisko kolców. Także... No albo to umiesz, albo tego nie umiesz. Musisz to zrobić 8 razy z rzędu idealnie. A, fuck. Wóz albo przewóz. No idę albo nie idę. O, serio. Mając S poziom drugi plus S poziom drugi wykończysz posad mniej niż minutę nieśmiertelność. Czekaj, chwila, ale nieśmiertelność się bierze z M-ki. Jak chcesz mieć dwie S-ki i M-kę na bosie? O Jezus, zestresowałem się. Szlak. Alleluja! Dobra, lecimy dalej. Uwierz mi, da się. M zmienia się na... Aha, chcesz to donieść tak na zasadzie... Okej, czy i potem przeładowujesz M-kę, żeby dostać nieśmiertelność i... Dobra, okej. O matko. Ten skok jest trochę straszny. Ten skok jest trochę straszny. No, halo, przecież wydawało mi się, że dobrze teraz zrobiłem. Tak, wiem. Rozumiem, o co chodzi w tej taktyce. Rozumiem to. Czekaj, a może by tak wylądować to po prostu? Aha, dobra, i te trzeba potem uważać. No, wylądować łatwiej. Wylądować na tym, przy tym kolcu i wtedy sobie podskoczyć. Mi tak łatwiej. O matko. To będzie trudne pomieszczenie. Aż fak. Dobra. O matko. Aha, może na tym bliżej wyląduje. Okej, okay, tak będzie łatwiej. Jump. Dobra! O mój Boże! I to wszystko trzeba zrobić ciągiem, bez błędów. O ja, ale to będzie wesołe, dobra. A, aż tam był kolec, przecież niesymetryczne. Niesymetryczne. Ale daj radę. Jaka gra jest hardkorowa? Jeśli mówisz ogólnie o geometrii Dashu, to są łatwiejsze levele. Ale ten level jest hardkorowy. W moim skromnym zdaniem to jest najtrudniejszy level, jaki podjąłem kiedykolwiek. Bo no trochę ich było. To jest najtrudniejszy level, jaki podjąłem do tej pory. Dobra, może uda mi się przelecieć od razu, co? Dobra, udało się. Yes! Kurde. Trzeba lubić ból. No słuchaj, po tym, co ja wczoraj przeszedłem z Adventure Island, to ta mapa jest jak spacer po parku. Naprawdę. Jeszcze mi na koniec Yahoo napisał w komentarzu, że lamiłem. Było mi tak smutno, bo wydawało mi się, że ta gra jest trudna. On mi napisał, że jestem po prostu słabym graczem. A dziwny ten skok jest. Jakoś tak nie mogę go wykonać. Ej, no patrzcie, jak ja to robię. No jestem dumny sam z siebie. Co tu się dzieje? E? Nie! Co tu się...
Dlatego mówiłem, że te hitboxy są spieprzone. Co to znaczy, że ja mogę między dwoma kolcami sobie przejść? Przecież to żart jest jakiś. Jeszcze LSD się włączyło, będzie mi wszystko się trzęsło, tak jak w levelach Kamskiego. Jezus. Rozumiem, że to zielone, co tu jest, to jest różowe, tak? W sensie... się zamęczę tu. Nie no, nie wolno tak myśleć. Na razie się dobrze bawię. Trzeba zachować ten stan, bo inaczej to będzie dramat, ten pokój. Ten pokój to będzie jak ostatni świat w Adventure Island. W sensie, jest takie podwyższenie poziomu trudności. Turn it up to 11, tak zwany, nie? Właśnie. O Boże. Skąd już jestem na piątej mapie? Ej, jestem naprawdę mega pozytywnie nastawiony do tego teraz. I to... Nie jestem nagle pozytywnie nastawiony do tego typu map. Dalej uważam, że to jest ścierwo najgorsze. Szczególnie to pomieszczenie, które jeszcze do tego świeci jak... No właśnie, jakbym był po LSD. Nigdy nie byłem po LSD, ale to tak się mówi chyba, nie? Dalej uważam, że ta mapa to ścierwo najgorsze. Bo jedyne co stawia przed tobą to challenge, a kreatywności ma kompletne zero. Ale... Jestem dumny z siebie, że jestem w stanie ją ukończyć i czuję, że mogę to zrobić. Będę próbował, aż zdechnę, no. Dlaczego mi to nagle przestało wychodzić? Może dlatego, że robiłem to intuicyjnie i nigdy mi to nie weszło w krew. A ja muszę sprawić, żeby mi to weszło w krew. Co ja robię najlepszego? No bardzo mi ten checkpoint leży na wątrobie, a to dlatego właśnie, że... Wszystko mi się tu rusza. Nie znoszę tego LSD, to jest tak złe. O pff, dobra, ten. To był akurat mój błąd, no. To jest kwestia wciśnięcia strzałki wystarczająco długo. Normalnie umiem to zrobić, teraz tego nie zrobiłem dobrze. Dobra. Dobra. Za słabo. Ale prawie miałem checkpoint. Dobrze. Bo jak prawie miałem checkpoint... Nie no, widać, że ten level jest za prosty, żeby był Extreme Demonem. W sensie... Chciałbym chociaż dojść do checkpointa, żeby już móc zrobić nowe skoki. Bo to właśnie, że powtarzam już teraz cały czas te same, powoduje, że popełniam błędy. To jest takie głupie, nie? Głupie błędy. Bo to są skoki, które umiem zrobić intuicyjnie już nawet. A, no właśnie. Głupie błędy a propos. Strasznie mnie irytuje to, że jest tam ten różowy dopalacz. Strasznie. Jest! Dobra. Mamy checkpoint. Łyk wody. Ja tu spędziłem ostatnie 15 minut, kumak. Te skoki są bardziej precyzyjne niż tamte? Nie, chyba nie. To ja po prostu jestem kiepski. Oh. Przesadziłem ze zbliżaniem się do tego kolca. Bałem się tego kolca tam dalej. No matko. A teraz rozumiem, to już jest do końca. No to całkiem długie będzie. Oh, te skoczki, co robisz, są najtrudniejsze według mnie. Tak jak patrzę na resztę mapy, to też tak uważam, ale zaraz zobaczymy. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale to jest ten fragment... Te skoczki to jest to, co sprawiało mi największy problem do tej pory. Na różnych fragmentach tej mapy, więc zdecydowanie będzie ciężko. Jak gram w tryb klasyczny, co mi się zdarzało już parę razy, to prawda na niskich poziomach trudności, to w trybie klasycznym, przez to, że jedno podejście trwa bardzo długo,
No to tak, to się stresuje. Im bliżej końca, tym, jest, tym więcej błędów głupich robię, bo... No bo... Tracę więcej progresu, nie? Jak mam checkpointy, to chyba nie. O, zepsułem taki skok wcześniej wiele razy. No. Ja nie umiem takiego skoku robić za bardzo. Szkoda, że nie mogę go poćwiczyć teraz. W sensie, że nie mogę po prostu tam podejść i poskakać sobie na chwilę. A potem wrócić do grania od tego miejsca. Ja wiem, że można to po prostu robić na tym trybie treningowym, ale no teraz już jak jestem na końcu, to nie włączę trybu treningowego. Ajajaj, w prawo! W prawo! Ajajaj, damn! Wilgax, to nie jest temat do przeklinania. Moja głowa nawet nie jest blisko denerwowania się czy jakiegoś stresu, także spoko. Po prostu jestem, na razie mam skill issue. Zaraz mi przejdzie. No nie wiem, co ja mam z tym skokiem. A wiecie, jaki mam problem z tym skokiem? Mam taki, że no nie mogę do niego dojść na tyle często i szybko, żeby faktycznie stestować. Zanim do niego dojdę po raz drugi, po tym jak zginę, to mija za dużo czasu, żebym pamiętał, jak do niego w ogóle podchodziłem wcześniej, nie? To jest duży problem. Bardzo duży problem. Weź się cofnij, Kamski, pokaż mi, jak ładnie lecisz. Bo ja czasem jestem dobrym replikantem. Weź się cofnij, pokaż, jak ładnie skaczesz. Aha. Dobra, jeszcze raz, patrz. Jak zrobisz to jeszcze raz, to ja to zrobię dobrze. Ho, 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 ho. Mówiłem. A tutaj się przebiega po prostu? Czy trzeba skoczyć? Trzeba skoczyć, nie? Nie, no przestraszyłem się! Ajajaj. No strasznie się wystraszyłem już, bo myślałem, że jestem. Nie! Nie! Rip, zsuń się tam. Jak, serio? Mogę po prostu iść w prawo? Byłoby dużo przyjemniej, gdybym mógł sobie stestować ten skok, ale tu jest dwa miejsca, gdzie jest trudno. No i to i ten skok drugi. To są dwa miejsca, gdzie dla mnie jest ciężko. Tylko, że... Przez to, że... Przejście tego pierwszego ciągu jest takie trudne. To za rzadko udaje mi się dojść do tego drugiego miejsca, z którym mam problem. O! Nie! Tak! Udało się! I wanna be the guy! I am the guy! I've become that guy! Oh, nice! Nice! I wanna be the guy! Mój koszmar, moja pierwsza mapa, na której się poddałem. Pokonałem tego demona w przenośni i dosłownie. Śniło mi się to po nocach. I udało się to zakończyć. Mój nowy hardest, I wanna be the guy. Dzięki wszystkim za GG'sy, których widzę bardzo, bardzo dużo. Jestem mega zadowolony, bo naprawdę czułem progres. To jest to, co mogę powiedzieć. Czułem, że robię te skoki świadomie, a nie tylko, że uczę się ich na bieżąco. Także... Yo, lecimy dalej, słuchajcie. Bo nie mogę już patrzeć na te mapy, ale podobało mi się.